Prezydent zdecydował się powołać taki zespół zadaniowy, na czele którego mam przyjemność stać, w skład którego wchodzą przedstawiciele naszych jednostek miejskich, typu Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Miejski Inżynier Ruchu, Zarząd Transportu Publicznego, Wydział Kształtowania Środowiska. Są tam również przedstawiciele organizacji takich społecznych, które są zainteresowane tym projektem, poza oczywiście przedstawicielami Rady Miasta Krakowa oraz przedstawicielami rad poszczególnych dzielnic, przez które potencjalnie może, podkreślam, czy ewentualnie według wariantu GDDiK miałaby przebiegać S7. Pierwsze posiedzenie takiego zespołu jest planowane na najbliższy piątek i myślę, że wówczas podczas spotkania tego zespołu będziemy starali się przede wszystkim wypracować formułę naszej pracy po to, żeby efektem finalnym było wypracowanie właśnie takiego wariantu społecznego, pokazującego najbardziej optymalny przebieg S7 od węzła w Bieżanowie do Myślenic. Musimy wsłuchać się w głos opinii publicznej, która w sposób jednoznaczny nie akceptowała tych propozycji, jakie zostały dotychczas przedstawione w ramach 5 czy nawet 6 korytarzy przedstawionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. I myślę, że odpowiadając również w pewnym sensie na apel Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, pana dyrektora Rzychowskiego, który przecież wystosował takie pismo do przedstawicieli samorządów zainteresowanych tym projektem, sugestią, że do 30 czerwca oczekuje na przedstawienie propozycji w zakresie takiego właśnie wariantu społecznego. I temu służyć będzie właśnie praca zespołu powołanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.